zawilec grecki Anemone blanda, inaczej zawilec powabny, należy do rodziny jaskrowatych i pochodzi z południowo-wschodniej Europy i Bliskiego Wschodu. Po łacinie blanda oznacza łagodny, czarujący. Jest on bulwiastą byliną dorastającą do 10-15 cm wysokości. Tutaj u mnie w ogrodzie występuje on w odmianie Charmer, która charakteryzuje się bardzo dużymi kwiatami. Są one dosyć liczne, mają kolor różowo-biały. Kwiaty są płaskie, mają formę koszyczków, mają dosyć długie płatki. Liście są takie matowo-zielone, są pierzasto powycinane i rozwijają się one poniżej właśnie kwiatów. Roślina ta lubi dobrze przepuszczalną i bogatą w próchnicę glebę, ale urośnie też na lekkiej, piaszczystej glebie. Lubi słońce, toleruje też półcień, wymaga spoczynku po kwitnieniu. Na zimę warto ją ściółkować. Na moim wrzosowisku kwitnie tulipan turkiestański. Tulipa turkiestanika należy do botanicznej rodziny liliowatych. Pochodzi on ze środkowej Azji, z obszaru Turkestanu i Kirgistanu. Jest uprawiany jako roślina ozdobna i należy do grupy tulipanów botanicznych. Osiąga wysokość od 10 do 15 cm. Ma bardzo ładne kwiaty, które mają postać gwiazdki. Są koloru kości słoniowej lub jasno-różowej. Mają charakterystyczną żółtą lub pomarańczową plamę u podstawy. Tył działek zewnętrznych jest szarawo-czerwony z białą obwódką. Są one mniejsze od działek wewnętrznych, które mają charakterystyczny zielony pasek przez środek płatka. Pylniki są żółte z fioletowymi końcówkami. Liście są szare, zwykle od 2 do 4 na łodydze. Bardzo ładna roślina. Barwinek zwyczajny, winka minor, należy do rodziny toniowatych. To niska, zadarniająca krzewinka, bardzo kiedyś popularna w przydomowych ogródkach. Teraz może troszeczkę zapomniana. Chętnie jest też sadzona na cmentarzach. Zakwita ona wcześnie na wiosnę pięknymi niebieskimi kwiatami. Tworzy ładne kobierce niebieskich dywanów kwiatowych. Może występować w innych kolorach, takich jak białym, fioletowym, różowym. W stanie dzikim występuje w zachodniej i wschodniej Europie, a także w południowej i środkowej. Występuje też w Polsce. Jest drobną, zimozieloną krzewinką w wysokości do 20 cm. Ma łodygę zdrewniałą, która się pokłada i może się zakorzeniać. Osiąga ona długość do 1 metra. Łodygi kwiatowe są wyprostowane. Znalazłam wśród tych niebieskich łanów kwiatów bardzo ładny fioletowy kolor. Bardzo mi się podoba i będę sobie musiała wykopać i wsadzić w innym miejscu. Jest u nas bardzo wiecznie ostatnio, więc biję się tutaj z wiatrem, żeby cokolwiek nakręcić. Strasznie mi tu trzęsie, także taki obraz jest, jaki jest. Kwiaty barwinka są złożone z rurki 5
płatków, mają wielkość około 2,5 cm. Wyrastają one pojedynczo w pachwinach liści. Zapylane są przez pszczoły i motyle. Roślina zaczyna swoje kwitnienie na początku marca i kwietnia i kwitnie aż do czerwca. Nasiona barwinka rozsiewane są przez mrówki. Jest on rośliną trującą stosowaną w ziołolecznictwie. Zawiera alkaloidy obniżające ciśnienie krwi. W symbolice chrześcijańskiej oznacza raj i nieśmiertelność, dlatego chętnie sadzono go na cmentarzach, a na Wielkanoc strojono nim koszyczki ze święconką. Jasnota purpurowa znalazła sobie sama miejsce w moim ogrodzie. Przywędrowała, zdecydowała, że chce tu zamieszkać, no i jest. Należy ona do rodziny jasnowatych. Pochodzi z Azji Mniejszej, ale rozprzestrzeniła się po całej Europie, także po północnej Afryce. Rośnie ona w lasach i zaroślach, często traktowana jako chwast, a to przecież bardzo zdobna roślina i dodatkowo lubią ją motyle. Tutaj akurat pierwsze wiosenne rusałki, pawie oczka. Wyglądem jasnota purpurowa przypomina pokrzywę. Osiąga wysokość od 10 do 25 cm. W sprzyjających warunkach może mieć 40-50 cm. Liście są na krzyż ległe, mają karbowany brzeg, kształt sercowaty i mają ostry wierzchołek. Kwiaty składają się z kielicha i korony. U nasady kwiatu występują przysadki i podkwiatki. Kielich jest fioletowo nabiegły, a korona jest jasnoróżowa do ciemnopurpurowej. Jest ona dwuwargowa, składa się z wargi górnej i wargi dolnej. Warga dolna ma charakterystyczne, ciemniejsze plamki. Jest to roślina jednoroczna i lecznicza. Bardzo u nas wieje na Podkarpaciu, także nie można prawie nic zrobić w ogrodzie. Także prace są w zasadzie wstrzymane. Dodatkowo jest już sucho. Ziemia już jest bardzo twarda przez ten wiatr. No i jest dosyć ciepło, jest około 22 stopni. Tutaj mamy kwitnącą magnolię Suzan. Magnolia Suzan kwitnie bardzo wcześnie. Kwitnie ona przed rozwojem liści. Ma bardzo piękne, takie ciemno-purpurowe kwiatostany. Tutaj kwitnie szachownica lisia. Delikatnie zaczyna właśnie się otwierać. Należy ona do rodziny liliowatych. Ma wysokość około 20-30 cm i dzwonkowate kwiaty koloru brązowego z żółtą obwódką na końcu płatków. Naturalnie występuje w Iranie, Iraku i Turcji. Jest niezwykle odporną rośliną. Tutaj przy szafirkach widać, jak jest już bardzo sucho u mnie i twardo. W zasadzie już nic nie można zrobić. Wiatr wysuszył ziemię. Zawsze się tak u mnie robi. Właśnie jak wieje mocny, suchy wiatr. Ja staram się tą ziemię wzbogacić. Dodaję kompostu, obsypuję korą, ale oczywiście kompost kosztuje, albo trzeba go zrobić samemu. Z korą jest to samo i ciągle jest za mało, ciągle muszę dodawać. Tutaj już pięknie kwitną hiacynty.